najbliższym czasie, od początku października, ruszymy z taką akcją. Będzie ona nosiła taki roboczy na razie tytuł Otwórz oczy. Jest to odpowiedź może na kampanię słoików z drzewem. Będzie polegało na badaniach, ofercie badań lekarskich, wzroku, ciśnienia oka, badań w kierunku jaskry i takiej wstępnej diagnostyki, jeśli chodzi o choroby wzroku. Będziemy je prowadzili w kilku punktach miasta. Tak jak powiedziałem, całość akcji będzie się nazywała... Specjaliści czy Państwo? Nie. No. My jesteśmy inicjatorami. Będzie to robione, będzie to robione na najwyższej klasie sprzęcie komputerowym i oczywiście przez fachowców, którzy się na tym zdają, i będzie bezpłatne. Tak to będzie wyglądało. I tak jak powiedziałem, akcja ma tytuł Otwórz oczy. Z jednej strony jest skierowana do osób mających problemy ze wzrokiem, ale z drugiej strony jest też hasłem do wszystkich Grudziądzan, aby zechcieli spojrzeć na swoje miasto i zobaczyć je w prawdzie, a nie w tym, co serwuje nam często urzędowa propaganda.